Danuta Cholecka, witam Państwa i zapraszam na rozmowę z niezwykłymi gośćmi. Roma Wąsik, żona Macieja Wąsika i Barbara Kamińska, witam żona Mariusza Kamińskiego. Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór Państwu. Okoliczności, no, nawet nie wiem, jak je mam nazwać, na pewno smutne. I chciałam zapytać Panie, o, jakby Panie określiły ten stan, w którym się Panie znalazły w tej chwili. To ja może powiem, że to jest jak urządzanie życia na nowo, bo ja się tego zupełnie nie spodziewałam. To znaczy, dzień był jak każdy. Wozimy rano, mąż wozi zawsze dzieci do szkoły, jednego syna i zawiózł syna do szkoły. Więc wszystkie rzeczy, które tego dnia traktowaliśmy ten dzień jak każdy inny. Nie spodziewaliśmy się, że dojdzie do... Nie wierzyła Pani. Nie wierzyłam, że przyjdą, a przyszli. Przyszli, kiedy mój mąż wyszedł załatwiając swoje sprawy, bo był w trakcie zawożenia dzieci do szkoły i ja słyszę domofon i widzę panów, którzy pytają się mojego męża. Mówię, że męża nie ma. No więc też otrzymałam informację, czy mogliby wejść do domu i sprawdzić, czy męża nie ma. Ja naprawdę nie oszukiwałam. Nie jestem prawnikiem, też nie wiem, co w takich sytuacjach się robi, więc zadzwoniłam do mecenasa, do Maćka i zapytałam się, czy ja mam ich wpuścić. Powiedziano mi, że nie, że nie powinnam, więc powiedziałam, że męża po prostu nie ma i nie wpuszczę panów do domu. I to było takie trudne przeżycie, bo wiedziałam, że coś się zaraz stanie, czyli że nasze życie po prostu zaczęłam urządzać i jak, czuję się, jakbym miała urządzać życie na nowo, bez męża. To za mało powiedzieć, że to życie się zmienia. Nie, to jest... To jest w ogóle nic nie powiedzieć, prawda? Mąż i ja, zawsze to jest, jedno jest praca, drugie jest dom. Bardzo pielęgnujemy swój dom, pielęgnujemy naszą miłość do dzieci. Staramy się, żeby dom był naszą enklawą, więc dzieci się czują bezpiecznie i my też mamy się czuć w naszym domu bezpiecznie. Jest nam dobrze. I nagle wyrwano mi mojego męża, po prostu. I ja nie wiem, co się stanie. Czy mój mąż tam będzie 2 lata? Ja się pytam. Czy mój mąż za to, że ścigał korupcję i jest niewinny? I ja nie będę się licytować z prawnikami, czy ta opinia jest słuszna, ta niesłuszna, bo ja wiem, do czego to są igrzyska tak naprawdę. No oczywiście, i to waszym są, kosztem. To ja są igrzyska, tylko tak, dokończę, że to są igrzyska, w których tak naprawdę publiczność będzie decydowała o życiu i o śmierci. Straszne to jest, co pani w tej chwili powiedziała. Ale tak jest. Publiczność. Publiczność. Tak, publiczność. Publiczność będzie się zajmowała waszym życiem, waszymi rodzinami i żyła generalnie tym, co się dzieje z waszymi mężami, z wami, tak? Pani redaktor, odpowiadając na takie pytanie, jak się teraz czujemy, jak ja się czuję, to powiem w ten sposób, że bardzo trudno jest powiedzieć, w jakim stanie się teraz znajduję. Natomiast ja rozmawiałam z mężem, długo rozmawialiśmy na ten temat, co może się wydarzyć. Pod pręgierzem publicznym to już nie raz był postawiony i mój mąż, i mąż Romy, Maciek Wąsik. I my zakładaliśmy, że mogą stać się różne sytuacje. Oczywiście wiedzieliśmy, że ten wyrok zostanie wydany 20 grudnia i nie mieliśmy cienia wątpliwości, że będzie to wyrok niekorzystny, że będzie to wyrok, który zechce wyeliminować mojego męża z życia publicznego. Bo to była część tych igrzysk już? Bo to był element pewnej większej gry, pewnego planu realizowanego krok po kroku przez osoby związane z koalicją 13 grudnia. Natomiast pomimo tego, że rozmawialiśmy z mężem na ten temat i on próbował mnie oswoić z tym poprzez to, żebym ja w jakiś sposób zrozumiała, co się będzie działo, co może się dziać. A to jest do zrozumienia? Nie. Nie, aczkolwiek muszę Państwu powiedzieć i Pani redaktor, że jeśli nie zabiorę za dużo czasu, że była taka w pewnym momencie zareagowałam jak prawdziwa żona, która martwi się o swojego męża i która jest bardzo zmęczona tym życiem w ciągłym, można powiedzieć, stresie, ciągłych niepokojach
I powiedziałam wtedy, kiedy już było wiadomo, że został wygaszony mandat, że nieuznane zostało orzeczenie Sądu Najwyższego, który ten mandat, który to postanowienie uchyliło, to tak jak prawdziwa żona zapytałam, ale czy my byśmy nie mogli zacząć w końcu normalnie żyć? I mój mąż na mnie tak popatrzył wtedy i powiedział, że wiem, mówi, a ja rozumiem, ale czasami, bo ja mówię, teraz pójdziesz do więzienia. A on mówi tak, czasami trzeba ponieść i taką, czasami walka wymaga i tego. Więc ja powiedziałam, ale w imię czego? On mówi w imię, i tak popatrzył na mnie, mówi, ja jestem winny to ludziom. Więc jak to żona dalej ciągnęła, mówię, ale jeżeli ludzie tego nie docenią, zobacz ile poświęcenia, a ludzie tego nie docenią. I on wtedy mi powiedział tak, ale ja jestem winny, ja mam zobowiązanie. Tak mówił mi spokojnie, ale ja byłam coraz bardziej zaskoczona. I on mówi, mam zobowiązanie wobec tych ludzi, którzy zginęli, którzy oddali krew za ojczyznę, którzy walczyli w powstaniu listopadowym, w powstaniu styczniowym, powstaniu warszawskim. Dla tych chłopaków, co oni teraz by zobaczyli, co się stało z naszym krajem. I on mi wtedy powiedział w ten sposób. I wujkom, trzem moim wujkom, którzy zginęli na dworcu gdańskim w roku 1944 zastrzeleni przez Niemców w czasie powstania właśnie warszawskiego. Zapamiętałam akurat jednego z nich, wujek, bardzo często nim mąż mówił, wujek Kleofas Kamiński, którego wspomina bardzo często, dlatego o tym pamiętam. I może to dało mi taką możliwość, żeby zrozumieć. Trochę zrozumieć. Chociaż trochę. Pani redaktor powiedziała, trochę. Że to nie... Znaczy czy to można rzeczywiście to zrozumieć, prawda? Myślę, że to natomiast, trudno ogarnąć. Natomiast pomimo przygotowania tego przez mojego męża, bo on starał się przygotować mnie do różnych... Starał się chronić osoby najbliższe, wiadomo. Starał się chronić też żonę, mnie jako żonę, prawda? To rzeczywiście myślałam, że jednak nie odważał się aż na coś takiego. Czyli nie wierzyłyście w to do końca. Był posłem. Jest posłem. Jest posłem Rzeczypospolitej. I jeżeli odważyli się podnieść rękę na posła, to jest coś niewyobrażalnego. Nie będę oczywiście już wchodziła w ten temat, gdzie i w jakich okolicznościach zostali panowie zatrzymani. Były panie dzisiaj w areszcie, tak? Widziałyście się z mężami. W jakim oni są stanie? Ja powiem tak. To było bardzo ciężkie, bo też nie miałyśmy na początku pewności, czy w ogóle się zobaczymy z nimi. Kiedy wychodziłam, to też synowie się mnie pytają, mamo, ale zobaczysz tatę? Ja mówię, no tak, tak, oczywiście. I kiedy był taki moment, że to nie było jeszcze pewne, że my możemy zobaczyć naszych mężów, to ja mówię, co ja powiem moim dzieciom? Co ja im powiem, że ja przyszłam? No to kiedy? Jak ich przeniosą? I wie pani, kiedy mąż także rozpoczął głodówkę, bo się o to zapytałam jego, to było bardzo trudne dla naszych synów. I powiedział, że on czuje, że tak musi i tak trzeba. I ciężko jest patrzeć na męża. Wie pani, ja nie mam doświadczenia z zakładem karnym. Ja nigdy nie byłam w zakładzie, ja nigdy nie byłam w więzieniu. Ja nie wiem, jakie panują zwyczaje. Ja nie wiem, gdzie trzeba przyjść, co tam trzeba zrobić. Wie pani, to było dla nas, a oni tam siedzą. A dla mnie to było, ja, która przyszłam w odwiedziny, ja zaraz wyjdę. To było dla mnie szokujące. I wie pani co, pani redaktor, co było najgorsze? Trochę czekałyśmy tutaj. Ja w międzyczasie przeglądałam sobie internet. I wie pani, dlaczego myślę ciągle o tych igrzyskach? Bo nagle słyszę, pani politolog w którejś gazecie mówi tak, no ale zaraz, teraz macie narzędzia, trzeba ich wsadzić do więzienia. Trzeba, no teraz możemy zrobić. Ludzie tego oczekują. Zaraz patrzę drugie, sondaż. Mogą siedzieć czy nie siedzieć? Osobiście bardzo od serca, proszę nie czytać. Ja wiem, ale czasami chcemy mieć te informacje i staramy się te informacje pozyskiwać. Panią bardzo proszę, dobrze. Proszę nie czytać.
Proszę nie czytać. Ale wie pani, pani redaktor, to jest szokujące. I ta pani politolog, to nawet, ja nie mówię już o politykach, którzy zupełnie... Politycy koalicji rządzącej nie nazywali waszych mężów, ja to powtórzę inaczej, niż przestępcami. Tak. Domagali się, apelowali wręcz. Jakby presja była wytworzona na to, że oni muszą iść natychmiast do więzienia, ale mnie dzisiaj ścięło z nóg trochę inna wypowiedź, też polityka. Pani wiceminister sprawiedliwości, która zapytana o głodówkę, powiedziała, że no przecież jak ktoś nie chce jeść, to jest jego indywidualna decyzja. I pomyślałam sobie, co pani na przykład poczuła, słysząc te słowa. Zdaje się, że nawet inna osoba z tego grona, a nie wiem, czy chcę wymieniać ją jako z imienia i nazwiska, z uwagi na to, że bardzo chce być gwiazdą programu i zająć pierwsze miejsce, żeby nasi mężowie zeszli na drugi plan, bo on chce być na pierwszym. Zdaje się, że on powiedział jeszcze coś takiego, że jeżeli będą głodować, to mogą się źle poczuć i mogą trafić do szpitala, a wtedy będą ponosili koszty leczenia. Proszę pana, jestem gotowa ponieść te koszty leczenia. Pan wie, że mówię o panu. Natomiast jeśli chodzi o mojego męża, to było niespodziewane, bo my nie wiedziałyśmy, że dzisiaj zobaczymy naszych mężów. I powiem w ten sposób. Mąż jest twardy. Mąż jest twardy, silny, zdecydowany, niezłomny. Nie mam żadnych wątpliwości, że da sobie radę. Ja muszę go wspierać i wiem, że od tego też wiele zależy, aczkolwiek jeśli chodzi o głodówkę, na pewno podjął to w sposób racjonalny i zdecydowany. Nie jestem w stanie go odwieźć od tej głodówki i nie zrobię tego, bo są pewne rzeczy, z którymi kobieta po prostu nie da rady dyskutować i tego nie robię. Zobaczyłam męża. Trudno mówić, żeby był w rewelacyjnym stanie, no bo jasne. Wiadomo jak wygląda. Ja patrzę jako żona, więc serce mi się ścisnęło. Niemniej jednak trzyma się i bardzo prosił, bo zapytałam, powiedziałam, że pani redaktor nas zaprosiła dzisiaj do studia. Zapytałam o jego opinię i powiedział, że jeżeli mogę, to żebym tam do pani przyszła. Dlatego tu jestem. I tak, prosił, żeby pozdrowić wszystkich państwa serdecznie, wszystkich przyjaciół. I powiedział też, żeby pozdrowić ludzi, którzy dobrze myślą o Polsce i żeby walczyć ze złem. I ja to wtedy powiedziałam, ale no chyba z tymi ludźmi, co łamią prawo i w ogóle. Tak, ze złem. Jak ja usłyszałam słowa tej pani wiceminister, też już nie wymieniam nazwiska, żeby no nie ranić pań, po prostu sobie pomyślałam. Ależ jestem znana. Tak powiedział, gdyby mi tak ktoś powiedział, że mój mąż podjął głodówkę, to jest jego indywidualna decyzja. Proszę bardzo, przecież to jest wolność i każdy może robić, co chce. To dlaczego to nasi mężowie nie mogą być wolni, prawda? To nie wiem, co bym odpowiedziała. Zastanawiała się pani, co odpowiedzieć? Ale ona nie jest warta tego, żeby... Te słowa nie są warte odpowiedzi. Te słowa warte są ignorancji. Trzeba je po prostu zignorować. Ta pani może sobie mówić, wiele słów usłyszałam o swoim mężu. Po co to mówić? Wiele słów... Po co mówić takie ale rzeczy? Ale chyba to świadczy o tej pani. Tak ja mi się tak wydaje, uważam. Że to świadczy o tej pani. I powiem jeszcze w ten sposób, bo Roma tutaj powiedziała, że o wolności. Nie mam żadnych wątpliwości, że mój mąż, panie Donaldzie Tusku, który zrobiłeś wszystko, żeby trafił za kraty, oświadczam tobie niniejszym, że może i wsadziłeś go za kraty, ale nigdy, nigdy nie pozbawisz go wolności, bo on nawet tam, będąc za kratami, jest wolnym człowiekiem. To jest człowiek, który wie, co to znaczy wolność. Nie złamie ich. I to jest droga, która została obrana. I największy cytat, który mnie zabolał, czytając te wszystkie informacje, to było: skończmy wreszcie tę zabawę. Tak było ujęte. Skończmy wreszcie tę zabawę. Bo dla kogoś to byłoby to jest zabawa. W stosunku do naszych, tak, wsadźmy ich do więzienia, tak. Wreszcie. Wsadźmy. Za ja co? Miałam wrażenie, że jedni przez drugich się prześcigają w tych apelach. Szybciej, już, za kraty, to są przestępcy. Jak tak można? To są osoby, które naprawdę ścigały
przestępców, a ci wszyscy, którzy teraz najgłośniej krzyczą, inspirowali te igrzyska, inspirowali teraz niektórych ludzi, którzy po prostu siedzą. Naprawdę, to jest jak quiz. To są, codziennie będzie nowe pytanie zadawane, prawda? A co zrobią? Co sądzicie o występie żon? A jak myślicie, czy słabo się już czują mężowie? Czy głodują? Nie, nie, pewnie nie głodują. Wie pani, pani redaktor, to jest... Ja nie jestem w stanie czytać tej prasy, bo ona jest tak krzywdząca. I zadaję sobie pytanie, czy naprawdę ludzie tak myślą i w to wierzą? Nie. Nie. A wie pani dlaczego? Nie. Kiedy to się stało... I trudno nazywać to prasą. Mnóstwo ludzi, ja bardzo dziękuję. I chciałabym powiedzieć naprawdę, ja mam ciarki, kiedy o tym mówię. Mnóstwo ludzi dało dużo wsparcia. Mnóstwo ludzi dzwoni do nas, wysyła informacje, ludzi, których nie znam. Ludzi, którzy przyszły do mnie, do domu panie, które powiedziały, że ojej, ja nie wiedziałam, że jesteście naszymi sąsiadami. My przyszłyśmy powiedzieć, że macie w nas wsparcie. Jeżeli będziecie potrzebować jakiegoś, czegokolwiek, dzwońcie. I wie pani, co pani redaktor? Mamy przyjaciół, człowiek gdzieś czuje wsparcie u osób, których wie, że to wsparcie ma, którzy byli na każdym etapie i pracy naszych mężów, ale przychodzą ludzie zupełnie obcy. I ja wiem, że to jest nieprawda, co próbuje się wykreować, że 50% mówi, że należało ich wsadzić do więzienia. To jest nieprawda. To jest prawda inspirowana tymi ludźmi, którzy chcą, żeby to tak było. Tymi, którzy niejednokrotnie brali udział w tych wszystkich procederach, za które powinni być ukarani, są w trakcie bądź toczą się postępowania. Tylko szybciutko jednak uważali, że najlepiej będzie tutaj wsadzić naszych mężów. I oni są twardzi. My także. To nie jest łatwo. Ale pani się martwi o ich stan zdrowia. Głodówka to nie jest nic bardzo dobrego przy takim silnym stresie zresztą. Ale jak mają walczyć, jeżeli wszystko jest kwestionowane? Jak oni mają walczyć tak naprawdę z tym bezprawiem? Ja jestem zaskoczona, bo tutaj nawiązując do słów pani redaktor, z jaką determinacją została ta akcja przeprowadzona. Nawet autobus się zepsuł, żeby prezydent nie mógł wyjechać z Belwederu. No akurat pod bramą Belwederu. Taka koincydencja. Ja taki ludzki żal mam, ale ludzki. Ja nie oskarżam nikogo z funkcjonariuszy. Wiem, że oni mają swoje rodziny, mają pracę. Jednym zależy na tym, żeby tej pracy nie stracić. Inni mają jakieś interesy. No każdy coś w swoim życiu ma. Ale jedni robią to z uwagi właśnie na strach, inni robią to z przekonania, a inni robią jeszcze to w ramach interesu jakiegoś, który mają, tak jak wszyscy ludzie z reguły to robią, co do zasady. Oczywiście nie chcę oceniać ludzi, nie do tego zmierzam. Ale mam taki żal, że mój mąż, który i Maciek, mój mąż Mariusz Kamiński i Maciek Wąsik, oni przez te 4 lata, w mojej ocenie, zrobili bardzo dużo dla polskiej policji. I nie zawiedli w sytuacjach próby. Mój mąż dawał poczucie, między innymi, dawał poczucie, tak mi nasz przyjaciel powiedział, poczucie bezpieczeństwa. Na przykład bezpieczeństwa dla rodzin, które wiedziały, że zarobione pieniądze nie zostaną rozkradzione, bo te, które dajemy państwu, z reguły bywały rozkradzione. A jednak to poczucie bezpieczeństwa było ważne dla Polaków. Czy w czasie pandemii, kiedy pracowali 24 godziny na dobę, żeby zapewnić to bezpieczeństwo? Dlatego tak sobie myślę, że ta nadgorliwość policjantów, którą zobaczyliśmy wczoraj, jednak mnie zabolała jako żonę. Czytałam, nie wiem na ile to prawdziwe, jakiejś zmowie o zdradzie. SOP-u z policją i o jakiejś zdradzie. No to też jest bardzo niebezpieczne dla prezydenta generalnie, no bo SOP go chroni i tak się nie powinno było stać. A tak sobie myślę, czy nigdy nie było takiej sytuacji, że na przykład pomyślała pani: Maciej, przestań już tropić tę korupcję, bo to kiedyś może naprawdę się źle dla naszej rodziny skończyć. Nie miała pani takiego myślenia? Takich ciężkich chwil, bo to jest niebezpieczna sytuacja. Ja powiem tak, my już mieliśmy tyle ciężkich chwil. Ja nie ukrywam, że ta jest
z oczywistych względów wyjątkowa. Ale już było kilka takich, kiedy próbowano oczerniać dobre imię naszych mężów. I do tego nie można się oczywiście przyzwyczaić. Ale tak, wie pani co, pani redaktor, tak sobie pomyślałam, kiedy oni o tym wszystkim mówili, jakby zapowiadali, to sobie myślę tak. I nawet to mówiłam do męża, wiesz co? Troszkę żeśmy już przeżyli tych ataków na różnych etapach życia, na etapie CBA. No pewnie będzie łatwiej, myślę sobie, bo ja zawsze bardzo mocno wszystko przeżywałam. Bardzo mąż starał się mnie chronić, naprawdę. A ja chciałam, żeby nasz dom był enklawą, żeby też nasze dzieci, bo nie możemy żyć tym wszyscy, kiedy mamy małe dzieci. Trzeba to, więc stworzyliśmy dom, w którym staraliśmy się zrównoważyć. My dużo rozmawialiśmy oczywiście, ale powiem tak, nie spodziewałam się tego, że zastanę taką rzeczywistość. Ja powiem taką, jaką jest teraz. Ja powiem tak, jak ja wstałam rano, mało żeśmy spały obie. Wie pani, to ja przepraszam bardzo, co powiem, ale tak jakby mi zabrali męża, ale w takim dosłownym. Rozumie pani? Bo wszystko stoi. Herbata, kubek, kluczyki, które rzucił i pewnie bym go opierniczyła, gdyby wrócił, że znowu nie są na miejscu, czy gdzieś. To jest... I nagle patrzę i nie ma. I nagle myślę tak, Boże, w domu i takie prozaiczne rzeczy. Jest za zimno, powinnam zrobić cieplej. Ale jak ja mam to zrobić właśnie, teraz? Zawsze robił to. To zawsze robiłam. I wie pani, pani redaktor, ja dzisiaj, kiedy do niego przyszłam, to się go zapytałam, jak ja mam na tym urządzeniu zwiększyć tą temperaturę odrobinę, żeby było cieplej. Wytłumaczył mi. I to też było część naszej rozmowy, co jakby z takich rzeczywistości, bo ja powiem tak, gdzieś człowiek widział, to wszystko się działo, ale ja się tego nie spodziewałam. Dla mnie jednak w poczuciu przyzwoitości jest to, że nie można uczciwych ludzi tak traktować. Nie można. To jest to, co oni zawsze powtarzali. Jak będzie teraz ścigana korupcja? Proszę mi powiedzieć jak. Nawet na najniższym szczeblu samorządowym. Jak? Skoro oni są w więzieniu. Oni są przykładem tego, że chyba nie można ścigać korupcji. Skoro... Z pobudzenia strachu. Tak. To tak. Wśród innych i ludzie, a mają rodziny. Każdy ma kredyty. Każdy też może iść do więzienia, kto będzie. Każdy może iść do więzienia. I kto ma teraz ścigać tą korupcję? A to było takie istotne. Jak oni zawsze mówili, nie ma świętych krów. Nieważne, kto kradnie, powinien ponieść konsekwencje. I wie pani co, pani redaktor? Mój mąż spał spokojnie. Bo my naprawdę jesteśmy uczciwi. I mój mąż zawsze był uczciwy. Jak człowiek jest uczciwy i nie ma nic na sumieniu, to śpi dobrze. To śpi spokojnie. Ostatnio nie były, budził się. Wiedziałam, to dawało jakiś taki element niepokoju. Ale to są naprawdę uczciwi ludzie. Ja nie jestem w stanie, nie jestem w stanie zrozumieć tego, co się dzieje. Jest coś takiego, że siada pani w tym domu już bez męża i myśli pani, dlaczego? Zadaje sobie pani to pytanie? Czy na razie je pani wypiera? Pani redaktor, jest teraz taka sytuacja, że w tej chwili są z nami przyjaciele, tak jak łatwiej powiedziała nie zadawać Roma. Tego pytania. Dużo się dzieje. Myślimy o tym, żeby pomóc naszym mężom. Natomiast jeszcze wracając do tego pytania, kiedy pani zapytała, czy kiedyś nie miałyśmy tego dość, nie chciałam powiedzieć, że, żeby już nie ścigał tej korupcji. Delikatnie to powiedziałam, ale oczywiście o to mi chodziło. W każdym razie, żeby spokojne życie prowadzić, tak zwane spokojne życie. I normalne, prawda? Tak. Ja nawet przed chwilą normalne powiedziałam, że może już wystarczy. Może byśmy już tak na emeryturę niebawem się zebrali, to byśmy mogli poczytać nasze książki, pograć w nasze gry, które lubimy wspólnie grać. Ale tak powiem w ten sposób. Mój mąż każdego dnia rekompensuje mi swoją osobowością, swoim zachowaniem wobec mnie, swoim takim urokiem i tą wzruszającą taką postawą wobec, kiedy ja wiem, że on nigdy mnie nie skrytykuje, że zawsze będzie moim przyjacielem, że zawsze mi dobrze doradzi, że mogę zawsze na niego liczyć. I wiem, że jest wspaniałą, uczciwą osobą. I tak myślałam czasami. Ale z drugiej strony, gdyby on nie robił tego, co robi, to czy on by był taki wspaniały? To też prawda. A chciałam was jeszcze zapytać, na ile bez emocji, jeśli w ogóle, bo
potraficie to zrobić bez emocji. Obserwujecie tę rządowo-sądową batalię, czyli tak, prezydent udzielił prawo łaski, ale ona się nie podoba rządzącym, w związku z czym to prawo łaski jest nieważne. Sąd wydaje postanowienie, że uchylenie mandatu było nieważne, no ale ten sąd według rządzących nie jest sądem, bo nie jest po myśli sądu i teraz inny sąd tak wyda taką decyzję, która będzie po myśli sądu. Generalnie trybunał, który też się wypowiadał na temat prawa łaski, no generalnie nie jest trybunałem. Jak panie na to patrzą, to co sobie pani myśli na przykład? Tu jest był cel. Bo to jest jeden. Taka trochę bezbronność. No, jak się bronić, skoro wszystkie instytucje państwa, no jeżeli nie są po myśli rządzących, no to ich nie ma, tak? Ale wie pani redaktor, wróciłyśmy do tego, do punktu wyjścia, co robią nasi mężowie. Głodują. Bo jak z drugiej strony? Bo my to widzimy. Nie, tu jest, będziemy tak długo grać, dopóki nasza drużyna nie wygra. To znaczy, to jest teraz system rządzących. Czyli jeden sędzia zachorował, poszedł na zwolnienie, to szybciutko znalazł się kolejny. Jakby nie znalazł się jeden, znalazłby się następny. Tak, a jak ten sąd wyda taki orzeczenie, to my wiemy, że on jest nieważny. Tak, to on będzie drugi sąd. I my dla niej. Wie pani, powiem pani, co jest. Tylko czasami ta cała... Ten początek zaczyna się zacierać, bo zaczyna być rozmowa na zasadzie no, ułaskawienie, bo to skazańcy, prawomocny wyrok. Tylko ten wyrok nigdy nie powinien zapaść. Do tego powinniśmy odejść. On nigdy nie powinien zapaść. Od sędziego Łączewskiego, który był nadgorliwym sędzią, gdzie do tej pory nikt nie miał tutaj absolutnie wątpliwości. Przyszedł sędzia Łączewski, który zresztą później wsławił się, jak to próbował przekazywać informacje przeciwko PiS-owi. I tutaj nie, tu jakby nikt nic nie widzi, że ktoś był tak naprawdę działaczem. Bo to jest ten sąd. Bo to jest ten sąd. Tak, bo to jest ten sąd. I nagle tylko ten wyrok się liczył, prawda, od sędzia. I później to jak kula śnieżna. A teraz my mówimy, łaska, aha, no to teraz jest łaska, nie ma. A proszę mi powiedzieć, jak był Kiszczak, jak był Jaruzelski, którzy nigdy nie zostali osądzeni. A jak byli sędziowie, którzy byli mianowani wtedy przez tą Radę Państwa PRL. Czy oni kiedykolwiek... Chyba w Sądzie Najwyższym jeszcze tacy się zdarzają. Jest. Tak, ale czy ktoś... W Oddziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W tym dobrym sądzie, tak, tym dobrym sądzie jest ja właśnie tak, taki właśnie sędzia, sobie, przynajmniej ja jeden. Tym oczywiście myślałam. I ja nie mam żadnych wątpliwości, że to dla ludzi jest niezrozumiałe. Tak. Że kompletnie tak. My tego nie rozumiemy. Ja rozumiem z racji tego, że studiowałam prawo. Więc jakby pod ze względów prawniczych... Ja to chyba nawet dla kogoś, kto jest prawnikiem, to znaczy, trudno zrozumieć, że ten sąd wydał wyrok, ale ja nie. Powiem, że on nie jest sądem oczywiście, poproszę o inny sąd. Oczywiście, pani redaktor, użyłam niewłaściwego słowa. Ja gdyby potrafię prześledzić to rozumowanie prawne, ale nie o to chodzi. Ja sobie dzisiaj pomyślałam w ten sposób, bo zobaczyłam, że niejaki pan Kierwiński, obecny minister spraw wewnętrznych i administracji, napisał, bo na pasku ciągle w telewizji jego wypowiedź jednej z, bo oglądałam wiele, patrzyłam wczoraj na różne, żeby zobaczyć jakiś fragment, głównie państwo oglądałam. Natomiast napisał tak, napisane było, wszyscy są równi wobec prawa. Tak, ja to też już pamiętam. Bardzo często, ja to jest bardzo taki często już utarty zwrot. Tak, utarty zwrot, ale ja bym chciała powiedzieć coś takiego. Ale prawo powinno być równe wobec wszystkich. A to właśnie tak i chcę tu powiedzieć, że nie mam żadnych wątpliwości, że pod płaszczykiem równości wobec prawa zrobiono tak, że prawo stało się nierówne dla naszych mężów, bo pod płaszczykiem prawa doprowadzili do takiej sytuacji, że wymieniając się i żonglując różnymi argumentami, tak naprawdę przekonują społeczeństwo, przekonują ludzi i obywateli, że właśnie zgodnie z prawem zostali mężowie nasi osądzeni i powinni być umieszczeni w zakładach karnych, gdzie teraz w chwili obecnej jeszcze dzisiaj przebywają. Ja zacytuję klasyka, to jest prawo tak jak my je rozumiemy, tak powiedział Donald Tusk przy innej okazji. Ale rozumiem, że to jest właśnie takie stosowanie prawa, tak jak my, czyli koalicja rządząca, je rozumie. I gdzie my zajdziemy w ogóle w takiej sytuacji? Panie, na swoim przykładzie. Ja nie wiem, ja powiem, ja naprawdę nie wiem. To jest dla mnie niewyobrażalne, co się dzieje. To jest dla mnie niewyobrażalne.
jak można uczciwych ludzi, naprawdę, i jeszcze takie rozmydlenie, takie prowadzenie do tego, żeby dokładnie nikt już nic nie wiedział. I otwieramy portale i przestępcy, prawda? No właśnie, równi, każdy jest równy wobec prawa, tak? Oni w swoim miesiącu miodowym, gdzie tylko przyszli i robią igrzyska, tak? Bo oczywiście takie igrzyska mieli robić, więc teraz koniec tej zabawy, tak? Idziemy dalej. Kto następny? Kto następny? Mnie zwolnią z pracy? Najpewniej. Ja już przeżywałam takie myśli historie. Myśli pani, że tak się stanie? Ale ja powiem tak. Ja... Oni pierwszy raz próbują tak, że ja nie mam prawa funkcjonować, pani redaktor. Ja zawsze jestem żoną Maćka i nieważne, czy coś mamy, czy coś w życiu osiągnęłyśmy, czy mamy swoje doświadczenie, jesteśmy żonami mężów i nie możemy wykonywać pracy, bo to zawsze będzie praca załatwiona przez męża, ale ja się z tym nie jest to dla mnie problemem. Będą chcieli zwolnić? Już kiedyś przeżyłam takie historie. To mnie zwolnią. To pójdę dalej. Jak zawsze pójdę dalej. Ma pani już jakieś sygnały? Ja myślę, że to będzie, że to się zadzieje. Gdzieś mam już takie sygnały. To nic, że człowiek tworzy coś dobrego. To jest nieistotne. A ja też pogodziłam się z faktem, że takie rzeczy się dzieją. Chociaż może to nie jest dobre słowo, bo nie można się pogodzić z taką niesprawiedliwością. Chociaż czasami, widzi pani, my już jakby jesteśmy przygotowane, że mając naszych mężów, to po prostu ocenia się nas też przez naszych mężów. I my mówimy, okej, tak, ja... I bardzo dobrze. Tak, ja się nazywam Roma Wąsik. Ja nie zostawiłam sobie panińskiego nazwiska. Ja mamy dzieci, ja się nazywam Wąsik i... Ja nie mam żadnej wątpliwości, pani redaktor. Ja jestem dumna ze swojego męża i nie mam żadnej wątpliwości i mogą oceniać mnie przez pryzmat męża. Tak. Bardzo proszę, tak. Nawet bym bardzo tego chciała, bo ja nie mam aż takich zasług jak mój mąż. Natomiast pani redaktor, pyta pani, do czego to nas doprowadzi, żebyśmy na swoim przykładzie, na naszym przykładzie jest teraz trudno mówić, bo mamy ten moment bolesny, bardzo bolesny dla nas. My się martwimy o swoich mężów, martwimy się o ich zdrowie, nie wiemy, do czego to doprowadzi. Jak długo oni zostaną? Nie wiemy, jak długo oni zostaną, nie mamy żadnej perspektywy. I to jest dla nas jakby oczywisty dramat. W tym momencie to dzieje się tak szybko. My staramy się pewne rzeczy jak gdyby zrobić w celu tego, żeby pomóc naszym mężom, żeby powiedzieć o tym ludziom. Dlatego właśnie tu jesteśmy, chociaż do tej pory byłyśmy anonimowe. I pomimo pełnionych przez naszych mężów różnych stanowisk, nie pokazywałyśmy się na zewnątrz. I na pewno by to nie nastąpiło, przynajmniej w moim przypadku. Tylko uznałam, że dzisiaj to jest ważny moment. I że w momencie takim nie mogę odmówić pani redaktor i nie przyjść. Trudno. Pokazałam się, chociaż to nigdy nie było moim celem. Pokazałam się publicznie. My z mężem prowadziliśmy taki raczej prywatny tryb domowe, życia. Tak. I nie chcieliśmy ani rozpoznawalności, ani niczego takiego. I tak sobie myślę teraz w ten sposób, że... Kto jak nie my teraz? Oni nie mają prawa głosu. Żeśmy rozmawiały mają. Z wami. Znaczy, tutaj nie mogą. Ale dlatego, żeśmy uznały, że musimy tutaj przyjść. I ja wierzę w swojego męża. I wyjść z samej głosu. Ja wierzę w swojego męża i wiem, że na pewno coś wymyśli. I że on, pomimo tego, że będąc za kratkami, jak on już wcześniej mówił, na to pani redaktor w programie, on będzie walczył. On będzie walczył z więzienia. I nie mam żadnych wątpliwości co do tego. Proszę państwa, ja bym chciała jeszcze powiedzieć, bo nie wiem, czy zdążymy, chyba że pani redaktor nam da ten czas, bo nam chodzi o ludzi też, którzy... Mój mąż pozdrowił ludzi, którzy dobrze myślą o Polsce. Jutro jest ten marsz, na który wybiera się spora część Polaków. Też w dużej mierze w obronie waszych mężów. I my też chcemy być na tym marszu. I to jest to, że chciałybyśmy, żeby nas było dużo. Chciałybyśmy, żeby pokazać, że ludzie nie zgadzają się z tym wszystkim. I jest trudno, mamy zimę, jest temperatura niska.
Mamy nadzieję i zapraszamy tak naprawdę, zapraszamy. Znaczy my to uznajemy za nasz obowiązek, że musimy być na tym marszu i chcemy być na tym marszu, bo ja i Basia, my mamy głos i możemy go powiedzieć. Teraz też pani redaktor w studiu, oni nie mogą. Oni mogą się nas pytać, oni mogą oczywiście pokazywać swoją postawą, że oni są niezłomni. Oni ich nie złamią, jeżeli myślą, że cokolwiek może się zdarzyć, co zmieni ich zdanie, to się grubo mylą. A my murem staniemy za naszymi mężami. Naprawdę murem, pani redaktor. Więc będą mieli podwójny problem, bo my, kiedy oni będą w taki sposób działać wobec naszych mężów, my będziemy jeszcze głośniej mówić i wyjdziemy. Nie zależy nam, czy będziemy miały jakieś konsekwencje, czy poniesiemy konsekwencje. Nie, bo oni mogą tylko swoją postawą. My mamy głos i my będziemy o tym mówić. I dziękujemy, że mogłyśmy, możemy być u pani. Ja natomiast bym chciała powiedzieć jeszcze, bo ja grzecznie żyję w cieniu mojego męża i bardzo mi to odpowiada. Wspierając go wtedy, kiedy trzeba to robić, a w zasadzie żona to ma taki obowiązek prawie każdego dnia. Ale on zasługuje na to niewątpliwie, więc z wielką chęcią to robię i nie narzekam absolutnie na to. Natomiast, proszę Państwa, ja sobie pomyślałam w ten sposób. Rzeczywiście, tak jak powiedziała tutaj Roma, temperatura na dworze spadła, drastycznie się obniżyła w stosunku do tego, co jeszcze było tydzień temu. Jest zimno. Ale jak kiedyś zapytałam mojego męża, bo nawiązuje do tego pytania pani redaktor, że no że skończyć, że żyć spokojnie, że już inaczej i w ogóle. I mój mąż wtedy powiedział, ale jak nie ja, to kto? Bo ja zapytam, dlaczego ty, dlaczego ciągle coś tam? A nie, jeżeli nie ja, to kto? Proszę Państwa, ja wiem, że często myślimy o tym w ten sposób. Oglądamy i mówimy, no tak, no byśmy poparli tego czy tamtego, może byśmy poszli na marsz, no ale przecież ktoś tam pójdzie, no to zawsze ktoś tam się znajdzie. Inni, tak, inni. Proszę Państwa, jak nie państwo, to kto? I tak naprawdę myślę, że chciałabym poprosić, bądźmy solidarni z nimi, bądźmy solidarni z nimi. Rozmawiałam jeszcze z jego synem Kacprem, z synem, który będzie na tym marszu i powiedział on, że bardzo by chciał Państwa jeszcze poprosić, żeby po marszu ten, kto będzie mógł i będzie miał okazję i możliwość, żebyśmy wszyscy się zgromadzili przy ulicy Chłopickiego, przed aresztem śledczym Warszawa Grochów. I żebyśmy tam, żeby oni usłyszeli nasz głos. Że jesteśmy. Że jesteśmy, piękne. Że ich wspieramy. Żeby dali, że nie są oni sami. Dadzą radę, ale żeby wiedzieli, że nie są sami. Więc dajmy ten głos. Po marszu Warszawa Grochów. Tak, Warszawa Grochów. Chyba, oczywiście, prosimy. Jak to bywa, szybciutko ich przeniosą, tak? Szybciutko zaraz. Właśnie dlatego pytałam, że zostaną tam. Bo nie wiemy tego. Na razie są. Na razie są. Jutra, dzisiaj o godzinie 12, 13 byli i mamy nadzieję, że będziemy mogli. To są działania ekspresowe, jak zdążyłby pani zauważyć. Na koniec zapytam tak formalnie w zasadzie o jedną rzecz. Czy panie będą jeszcze raz prosiły prezydenta o prawo łaski? Nie. Pani redaktor, mnie trudno się jest wypowiadać w tym zakresie i mój mąż nie prosił pana prezydenta Koalicja o prawo łaski. Koalicja 13 grudnia cały czas mówi, że jak prezydent chce, to proszę bardzo, niech ułaskawia jeszcze raz. Prezydent mówi, to prezydent działa. Jest w bardzo trudnej sytuacji, tak. Dlatego że taka narracja polegająca na tym, że akt łaski, który został wydany przez niego w 2015 roku, nie działa, jest stworzona na potrzeby, wiadomo, waszych jakiej mężów. Sytuacji. Dokładnie. No, więc pan prezydent no, rzeczywiście jest w bardzo trudnej sytuacji i my też z tym samym, bo nie wiem, czy mąż by się na to zgodził, a takich decyzji bez porozumienia z moim mężem ja nie mogę podejmować i nie ośmieliłabym się podjąć. Pani Romo. Ale nie wykluczę. Serce żony podpowiada trochę. Serce żony mówi, mężu wróć. Mężu wróć.
bo czekamy na niego i synowie i naprawdę jest ciężko. A jak pierwszy raz zobaczył się obrońca mojego męża z moim mężem jeszcze na Grenadierówki, jak przewieźli wczoraj Macieja i Mariusza, to powiedział, że ma do przekazania mi od mojego męża informacje. I ja byłam bardzo ciekawa, jakie to informacje. On powiedział, proszę, powiedz, żeby one się trzymały. Tak. Bo to jest dla nas najważniejsze. Dokładnie tak. On przyszedł, znowuż tak, że obrońca męża i mówi tak. Pani Romo, on się o nic nie martwi, tylko o panią. Tylko o panią. Jak pani to... Tak. Co tu się będzie działo? I dzieci. Dlatego tej siły nam to dodaje. Dlatego dodaje nam siły i za chwilę jedziemy na spotkanie z naszymi przyjaciółmi, którzy dzisiaj zarejestrowali Komitet Obrony Więźniów Politycznych. Za chwilę się z nimi spotkamy. Będziemy rozmawiały z nimi na temat tego, co można zrobić na wolności. My będąc na wolności, oczywiście, bo to o to chodzi, w sytuacji, kiedy nasi mężowie są za kratami i pierwsze działania komitetu już się, zdaje się, zaczęły, bo dzisiaj o godzinie 10:00, taką dostałam informację, bo wtedy byłyśmy u naszych mężów. Stałyśmy w każdym razie tam czekając na widzenie, na swoją kolej. Ale wiemy, że taki komitet został zarejestrowany. Są ludzie, którzy chcą pomóc. To jest bardzo ważne. Dziękujemy wam ale wszystkim. Ale to nam tak bardzo dziękujemy. Tak się zastanawiam, co ja mam powiedzieć wam na koniec. Bo przecież nie powiem trzymajcie się, bo to będzie takie trywialne. No siły po prostu. Jesteśmy bardzo silni. Dziękujemy pani redaktor. Musimy być silne, żeby tą siłę dać naszym mężom, a oni dają ją nam, więc tak. Takie sprężenie zwrotne następuje. Tak, a prawda. Ja wiem, że mój mąż, Mariusz Kamiński, to silny i twardy człowiek. I ja w niego wierzę. Wierzę w niego i mam nadzieję, że znajdą się ludzie, którzy również w niego wierzą i jutro to pokażą. Bo tak. Dla nas jest to bardzo ważne. Żeby dać nam to wszystkim da siłę, a naszych mężów przybliży do wolności. Mamy taką nadzieję, że to przybliży ich do wolności. Tak. Bo my niczego więcej nie chcemy, a ich się nie złamie. Jeżeli będzie państwa więcej, jeżeli my rzeczywiście, najpierw się karmiłam nadzieją, że nie pójdą do więzienia, że może jakoś się uda, że może jednak się na to nie zdecydują, no bo to jednak są posłowie, oni są nadal posłami. Mają dokumenty. Mój mąż powiedział dzisiaj, że wykonuje obowiązki posła. Tak. I jak dostał informację o sądzie penitencjarnym, że będzie rozpoznawana jego sprawa, to on powiedział, że nie interesują mnie wasze regulaminy. Ja mam tu swoje obowiązki i nie obchodzi mnie, co ze mną zrobicie. Skoro pozbawiliście mnie, skoro wsadziliście mnie do więzienia, to naprawdę nie obchodzi mnie, co tam będziecie ze mną robić. I nie wy mnie wybieraliście. Ludzie ich wybierali. I oni odpowiedzialnie. Ale rzeczywiście podchodzą. Mamy nadzieję, że taki ruch, który... ludzie, którzy się zgromadzą, którzy pokażą, że się sprzeciwiają przeciwko temu, co się tu dzieje, co się dzieje w Polsce. To nie chodzi już o naszych mężów. Pani redaktor bardzo tutaj słusznie nawiązała do różnych innych tematów. Mamy bunt w Sądzie Najwyższym, mamy nieuznawanie orzeczeń czy innych instytucji, które nie podobają się akurat konkretnym osobom. To prowadzi do czystej anarchii. I jeżeli teraz się czegoś nie zrobi, to obawiam się, że zachęceni obojętnością... To pójdzie dalej. Pójdzie to dalej. Tak. To pójdzie dalej. Gdzie my się zatrzymamy, ja się pytam. Nie. To jest ta uśmiechnięta demokracja. Zatrzymajmy się jak najszybciej. Tak. Zatrzymajmy to szaleństwo. Naprawdę, bo państwo potrzebuje naszych mężów. Oni naprawdę... Ja przepraszam. Dzisiaj potrzebujemy państwa. Ale oni są tak... Ja wiem, że państwo... Trudno jest to, bo to ja znam mojego męża. Ja nie znam. Oczywiście wiem, że Mariusz, oni są... No już znają się tyle, mogą na siebie zawsze liczyć. To są tak uczciwi ludzie, którzy... Naprawdę ta państwowość w nich to jest ta najważniejsza rzecz. I my z tym nie walczymy, bo oni... To nie byliby oni. Jedno zdanie a propos państwowości. Kiedyś mama mojego męża, poniekąd także moja, przez to, że zawarliśmy związek małżeński,
napisała takie wspomnienia jeszcze z lat, o tam się zaczyna już od szkoły podstawowej, ale pierwsze zdanie, jedno z pierwszych zdań, które było, to ona mi przekazała te pamiętniki swoje. Napisała w jakimś okresie, że robi to dlatego, bo widzi, ile niesprawiedliwości spotyka jej syna i jak obrażają go i robią to niesprawiedliwie. I ona napisała coś takiego, jak zaczynał się ten pamiętnik. Mariusz pokochał Polskę. Mariusz pokochał Polskę w taki sposób, że był gotowy oddać swoje młode życie za jej wolność. I niech to będzie puentą naszej rozmowy, drogie panie. Silne żony swoich mężów. Siły. Siły. Dziękujemy bardzo. I jeszcze raz siły. Bardzo dziękuję paniom. Dziękujemy państwu. Dziękujemy.